oglądałeś przed chwilą film, który opowiadał o tym, jak funkcjonował KOR, jak funkcjonowało harcerstwo w okresie PRL-u, w walce z komunizmem. Jakie wrażenie na tobie zrobił ten film? Wrażenia są bardzo różne. Trudno może określić takie jedno, jakie wrażenie wywarł ten film na mnie, ale poczułam taką też dumę, że to, co robimy teraz i co było kiedyś, że kontynuujemy tą tradycję harcerską i że tak naprawdę też to działanie ma sens jakiś, że może mieć sens w przyszłości. Mówisz o wartościach, o wartości harcerskich, które funkcjonowały wtedy i funkcjonują dziś. To jakie to są wartości? Gdzie widzisz punkt styczny? Zawsze mówimy, że nasze wartości to Bóg, honor, ojczyzna. Myślę, że jak i kilkadziesiąt lat temu i dziś też te wartości się nie zmieniają. Dlaczego uznał pan, że opowiedzenie o KOR-ze, o czarnej jedynce jest ważne? Z jednej strony chodziło o ciągłość, o to, że motywacje harcerzy mają swoje źródło w dawnej naszej historii, w przeszłości, i że ta przeszłość jest żywa i może wywoływać dzisiaj, czy w tamtych czasach właściwie, wywoływać konkretne echo i skłaniać ludzi do jakiegoś działania. Ta tradycja, żywość tej tradycji to było interesujące i że ta tradycja może być ciągle żywa, tak, także i dzisiaj. I to jest pierwsza rzecz. No a druga to jest potrzeba odwagi cywilnej, która istnieje zawsze. Niezależnie od tego, czy żyjemy w mniej czy bardziej demokratycznym kraju, ta odwaga cywilna jest potrzebna zawsze, bo zawsze są jakieś problemy, które wywołują potrzeby reakcji. Ja tu przyjeżdżam już 9 rok z rzędu i mam takie poczucie, że to miejsce jednak i ten festiwal czymś się różni od tego, co na co dzień mamy w życiu, z czym mamy na co dzień do czynienia w życiu kulturalnym i w środowisku filmowym, jest pewną alternatywą, jest pewną, nawet bym powiedział, że kontestacją. I z tej potrzeby kontestacji tego, co było, i z potrzeby tworzenia czegoś nowego powstał ten festiwal i taka przestrzeń, gdzie mówi się o sprawach inaczej niż do tej pory i gdzie mówi się o sprawach, które często były zamilczane w gruncie rzeczy. Więc na tym by mniej polegała chyba specyfika tego miejsca i tego festiwalu.